Cztery kandydatury zostały zgłoszone do polskiego Senatu z okręgu, do którego należą miasto Suwałki i powiat ziemski Suwałki. Nie będziemy mogli jednak oddać głosu na augustowianina Andrzeja Chmielewskiego, który zmarł w minioną niedzielę. Znany był mieszkańcom miasta jako działacz samoobrony, który w 2006 roku ubiegał się bez powodzenia o fotel prezydenta Suwałk. Pozostali na liście kandydaci to Zenon Białobrzeski, mieszkaniec gminy Zbójna w powiecie łomżyńskim, wywodzący się z PSL, Kornel Morawiecki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na stałe mieszkający we Wrocławiu, prywatnie ojciec obecnego premiera rządu polskiego. Kolejny, ostatni już z tej listy kandydat, Janusz Wasilewski, wywodzi się z Kukiz 15. To rybak ze wsi Tartak w gminie Suwałki.